wydawać by się mogło, że rolnictwo to tylko uprawy i hodowla zwierząt, ale historie tych rolników pokazują coś zupełnie innego. Czasami najbardziej dziwaczne i zagadkowe odkrycia można znaleźć na farmach, od tajemniczych inskrypcji prowadzących do odkrycia zaginionego starożytnego królestwa, po króliczą norę, która doprowadziła do kompleksu jaskiń liczących 700 lat. Oto 20 szokujących odkryć dokonanych przez rolników. Ostatni odcinek z tej serii się Wam spodobał, dlatego jeśli pod tym filmem będzie 5000 łapek w górę, przygotuję kolejną część. Napisz komentarz "rolnik", a przypnę Ci serduszko. Rolnik znajduje 6-metrowy krater na swoim polu. W spokojnej okolicy w pobliżu Putney w hrabstwie Wiltshire rutynowy dzień rolnika przybrał niespodziewany obrót, gdy odkrył ogromny krater o średnicy 6 metrów na swoim polu. Przyczyną był pocisk artyleryjski, który zboczył z kursu o 8 km, lądując poza zamierzonym celem podczas ćwiczeń strzeleckich na poligonie Salisbury. Pocisk przeleciał nad dwoma wioskami, zanim z hukiem uderzył w pole zdezorientowanego rolnika. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a wojsko natychmiast zawiesiło wszystkie ćwiczenia i wszczęło śledztwo, aby ustalić, jak pocisk tak drastycznie zboczył z kursu. Nowoczesna artyleria może mieć zasięg nawet do 50 km, ale mimo zaawansowanych systemów celowania, zmienne czynniki, takie jak pogoda, awaria sprzętu lub błąd ludzki, mogą prowadzić do takich rzadkich, ale alarmujących sytuacji. Jajkowa niespodzianka. Pewien rolnik natknął się na dość dziwne odkrycie, gdy zauważył, że jedna z jego kur znosiła wyjątkowo duże jajko. Zaintrygowany jego rozmiarem, postanowił je rozbić, spodziewając się może podwójnego żółtka. Jednak ku jego zdziwieniu, wewnątrz ogromnego jajka znajdowało się kolejne, w pełni uformowane jajko z twardą skorupką. To jajo w jaju to znane zjawisko, które nazywa się kontrakcją przeciwperystaltyczną. Dzieje się to, gdy drugie jajo, technicznie żółtko, zostaje uwolnione, zanim pierwsze jajko zakończy swoją podróż przez układ rozrodczy kury. W efekcie pierwsze jajko, znajdujące się jeszcze w jajowodzie, zostaje otoczone przez formowanie się drugiego jajka, co prowadzi do powstania jajka w jajku. Choć rzadkie, to zjawisko zostało udokumentowane w różnych częściach świata. Proces, który do tego prowadzi, jest podobny do innych nietypowych zjawisk u kur, takich jak podwójne żółtka, ale jest znacznie rzadszy i zdecydowanie bardziej zaskakujący, gdy się na niego natknie. Rolnik znajduje tajemnicze inskrypcje prowadzące do odkrycia zaginionego starożytnego królestwa. Jednego dnia zajmujesz się swoją farmą, a następnego udzielasz wywiadów na temat historycznego odkrycia. Właśnie to spotkało tego rolnika w 2020 roku. Rolnik poinformował lokalnych archeologów o znalezionym na swojej farmie stelarium kawałku kamienia. Kamień zawierał inskrypcje w starożytnym języku lowańskim, pochodzącym z epok brązu i żelaza. Rolnik nie spodziewał się, że stelarium zanurzone w błocie ujawni historię starożytnego królestwa, które pokonało Imperium Frygijskie. Kamień, pokryty hieroglifami, czytanymi naprzemiennie od prawej do lewej i od lewej do prawej, przedstawiał zwycięską proklamację króla Hartapu nad Imperium. Dzięki temu odkryciu archeolodzy rozpoczęli misję poznania tajemniczego królestwa, które odważyło się stanąć do walki z legendarnym Imperium Frygijskim, rządzonym przez legendarnego króla Midasa. Impreza pająków. Jeśli jesteś rolnikiem w Australii, musisz się przygotować na wszystko co dzień. W końcu zawsze istnieje szansa, że natkniesz się na coś niecodziennego na swoim polu, w tym na przerażającą gromadę pająków z rodzaju Huntsman. Dokładnie tak stało się z Patrickiem Hattonem, australijskim rolnikiem, który w październiku roku 2023 odkrył stos huntsmanów na betonowym bloku na swojej 10-hektarowej posiadłości w centralno-zachodniej części Nowej Południowej Walii. Huntsmany są dość powszechne w Australii, ale stos tych pająków to rzadkość. Gatunek huntsmana, którego znalazł rolnik, znany jest również jako huntsman społeczny. W przeciwieństwie do swoich bardziej samotnych krewnych, te pająki żyją w dużych, rodzinnych grupach, często z kilkoma pokoleniami na raz. Wygląda na to, że pająki, które znalazł Patrick, urządzały rodzinne spotkanie pod betonową płytą, gdy rolnik je zakłócił.
Zwykle te stworzenia mieszkają pod korą eukaliptusa lub w innych ciasnych miejscach. Są znane z tolerancji wobec siebie nawzajem, dzielenia się zdobyczą i wzajemnej pomocy. Więc jeśli kiedykolwiek znajdziesz duże pająki, które wydają się zbyt blisko siebie, najprawdopodobniej widzisz huntsmany społeczne, które właśnie się integrują. Rzadka czteronożna kura. W roku 2023 pewien rolnik odkrył kurę, którą inne ptaki zamierzały zabić. Uratował ją, ale dokonał niezwykłego odkrycia. Kura miała cztery nogi. To wydarzyło się na farmie hobbystycznej w północnym Queensland w Australii. Kura cierpiała na rzadką przypadłość zwaną polimelią, czyli wrodzoną wadę, która skutkuje dodatkowymi kończynami. W tym przypadku kura miała cztery nogi zamiast dwóch. Choć może to wydawać się fascynujące, ten defekt przesądził o losie biednej kury. Inne ptaki, nie rozumiejąc jej anomalii, zaczęły ją izolować od stada. Na szczęście rolnik postanowił uratować dziwną kurę. Odizolował ją od reszty stada i zapewnił jej bezpieczne, wolne od stresu środowisko. Świnia ośmionoga. Od czteronożnej kury przechodzimy do świni z ośmioma kończynami, którą nazwano ośmioświnia. Ta świnka urodziła się na wsi w Chinach w roku 2014 i była trzecim z ośmiu prosiąt w miocie. W odróżnieniu od swojego rodzeństwa, świnka miała nie tylko standardowe cztery nogi, ale także dodatkowe cztery kończyny wychodzące z jej brzucha. Podobnie jak kura z Australii, świnia ta również cierpiała na polimelię. Zwierzęta nie są jedynymi, których może dotknąć ta wada wrodzona, może ona również wystąpić u ludzi. W przypadku tej świnki dodatkowe nogi były niefunkcjonalne, służąc jedynie jako niepraktyczne przydatki. Mimo to świnka była w pełni zdrowa i wykazywała typowe dla nowonarodzonych prosiąt zachowania, takie jak ssanie i poruszanie się, choć z pewnymi trudnościami z powodu dodatkowych kończyn. Mimo że kończyny nie sprawiały śwince bólu, rolnik stanął przed dylematem. Mając pod opieką wiele zwierząt, rolnik nie był pewien, jak pomóc prosiaczkowi, a operacja była skomplikowaną sprawą. Świnka nazwana ośmioświnia została pozostawiona pod opieką rolnika, który zapewnił, że będzie się nią opiekował mimo komplikacji. 2600-letnia kamienna płyta z czasów egipskiego faraona. W północno-wschodnim Egipcie rolnik przygotowujący swoją ziemię pod uprawę dokonał niezwykłego odkrycia – 2600-letniej piaskowcowej płyty z czasów faraona. Płyta mierząca 2 metry długości i metr szerokości zawierała misternie wyryte postacie, w tym uskrzydloną kobrę i kartusz z imieniem faraona. Wahibre Hajbra, znany również jako Apris, rządził Egiptem podczas 26 dynastii, około 589 lat przed naszą erą do 570 roku przed naszą erą. Jego panowanie charakteryzowało się kampaniami wojskowymi i znacznymi zawirowaniami politycznymi. Płyta, na której wyryto 15 linii hieroglifów, prawdopodobnie nawiązuje do jednej z tych kampanii. Według starożytnych źródeł greckiego historyka Herodota, Apries walczył z Fenicjanami i zmagał się z wojną domową, która ostatecznie doprowadziła do jego upadku i zastąpienia przez faraona Amasisa. Tajemniczy tyranozaur w Kanadzie. W 2020 roku John Doit, rolnik i amatorski paleontolog, dokonał przełomowego odkrycia podczas wędrówki w pobliżu Hayes w prowincji Alberta. John natrafił na fragmenty skamieniałości, które okazały się należeć do nieznanego wcześniej gatunku tyranozaura. Ten gatunek, teraz znany jako żniwiarz śmierci, stał się sensacją. Skamieniałości, w tym części czaszki i szczęk, przez lata były przechowywane w Królewskim Muzeum Tyrell, zanim zostały dokładnie zbadane. Badania wykazały unikalne cechy, takie jak pionowe grzbiety na górnej szczęce, które odróżniały go od innych znanych tyranozaurów. Stworzenie mierzyło między 8 a 9 metrów długości i ważyło ponad 2000 kg. Ten gatunek to pierwszy nowy gatunek tyranozaura, zidentyfikowany w Kanadzie od 50 lat. Żniwiarz śmierci żył około 79,5 miliona lat temu, co oznacza, że jest starszy o 2,5 miliona lat od swojego słynnego krewnego, tyranozaura Rex.
To odkrycie sprawia, że ten gatunek jest jednym z najstarszych, jakie kiedykolwiek znaleziono w Ameryce Północnej. John poszedł na zwykłą wędrówkę, a wrócił z przełomowym odkryciem. Pewnie nigdy się tego nie spodziewał. Tysiące myszy. W 2021 roku Australia zmagała się z poważnym problemem – myszami, milionami myszy. Te gryzonie stały się problemem dla miast i farm w całym kraju, powodując olbrzymie zniszczenia. Australijski rolnik odkrył roje myszy w swojej stodole w Nowej Południowej Walii. Nie mógł nic zrobić, tylko bezradnie patrzeć, jak myszy biegały po jego posesji i maszynach. Ziemia zdawała się żyć od nieustannego ruchu tych gryzoni, tworząc niemal apokaliptyczny widok. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego populacja myszy tak wybuchła w tym roku. W Nowej Południowej Walii w 2021 roku plony zbóż były obfite, co zapewniło myszom mnóstwo pożywienia, umożliwiając gwałtowny wzrost ich populacji. Potem nastąpiły ciągłe opady, które stworzyły idealne warunki do rozmnażania. Rolnicy zostali szczególnie mocno dotknięci, uprawy i przechowywane bele siana zostały zniszczone przez nieustanne gryzienie tych szkodników. Zjawisko wpłynęło również na codzienne życie na obszarach wiejskich. Myszy wtargnęły do domów, zanieczyszczając zapasy żywności, niszcząc pościel, a nawet gryząc pacjentów w lokalnych szpitalach. Niektórzy rolnicy zgłaszali straty sięgające do 1 200 000 złotych w plonach. Plaga myszy z 1993 roku, wcześniej uznawana za najgorszą w historii, spowodowała szkody szacowane na 320 milionów złotych, ale nikt z lokalnych rolników nie spodziewał się, że kolejna niszczycielska plaga myszy wystąpi ponownie. Ukryta czaszka mastodonta. W 2014 roku rolnik pracujący na swojej ziemi w małym miasteczku w południowej Francji dokonał nieoczekiwanego odkrycia czaszki wymarłego mastodonta. Co dziwne, rolnik przez 2 lata trzymał to odkrycie w tajemnicy z obawy, że czaszka przyciągnie niezliczonych archeologów i poszukiwaczy skarbów na jego posesję. Dopiero po 2 latach zdecydował się skontaktować z Muzeum Historii Naturalnej w Toulouse, gdzie czaszkę zidentyfikowano jako należącą do mastodonta pirenejskiego, który zamieszkiwał Pireneje 11 do 13 milionów lat temu. Przed tym odkryciem jedynym dowodem na istnienie tego gatunku były zaledwie kilka skamieniałości zębów znalezionych w regionie w 1857 roku. Pełna czaszka znaleziona przez rolnika jest więc przełomowym wkładem w wiedzę naukową. Zagubione, rzadkie ciele znalezione żywe w zapadlisku po 9 dniach. W 2016 roku producent sera, Jonathan Crump, był zrozpaczony, gdy stracił z oczu ciele rzadkiej rasy Gloucester, jednej z niewielu stad mlecznych na świecie. Gdy ciele nagle zniknęło, rolnik uznał, że zginęło w dziczy. Jednak ku jego zdziwieniu ciele odnaleziono w małym zapadlisku 9 dni po jego zaginięciu. Ciele odkryto przypadkiem, gdy 2 spacerowiczów, Dan Roll i Tom Lewis, przemierzało pola i zauważyło coś niezwykłego w środku zapadliska. Ciele przetrwało 9 dni bez jedzenia i picia, stając się żywym dowodem na wytrwałość i odporność natury. Ukryty tunel z XIX wieku. W 2021 roku Gary Machin, rolnik z Illinois, zauważył, że chodnik przed jego domem w mieście Alton zaczyna się dziwnie zapadać. Postanowił naprawić to miejsce, a podczas prac odkrył długi ceglany tunel. Nie wiedział, że właśnie natrafił na historyczne odkrycie. Tunel, o wysokości około 3 metrów i długości 18 metrów, zbudowany jest z wapienia i cegły. Historycy uważają, że został zbudowany około 1840 roku, pełne 50 lat przed budową domu, który stoi nad nim. Jego pierwotne przeznaczenie pozostaje tajemnicą, ale istnieje kilka intrygujących teorii. Mógł być wykorzystywany jako chłodnia lub piwnica na korzenie. Biorąc pod uwagę bliskość Alton do przeprawy promowej do Missouri, znanej trasy ucieczki dla zbiegłych służących. Po odkryciu Gary natychmiast chciał zachować tunel i otworzyć go dla zwiedzających. Mały tęczowy dinozaur. Odkryty przez rolnika w roku 2018 w Chinach, szczątki małego, kolorowego dinozaura stały się sensacją. Naukowo nazwany Kaihong Juji, co w mandaryńskim oznacza tęcza z dużym grzebieniem, ten gatunek żył około 161 milionów lat temu, w okresie jurajskim, czasie, gdy pierzaste dinozaury zaczynały się różnicować.
Jedną z najbardziej uderzających cech Kai Hongjuji były jego opalizujące pióra, które prawdopodobnie lśniły tęczowymi barwami, podobnie jak u współczesnych kolibrów. Odkrycia tego dokonano, analizując mikroskopijne struktury w piórach, zwane melanoforami, które przypominają te występujące u dzisiejszych ptaków. To pokazuje, że ilustracje dinozaurów, które znamy dzisiaj, mogą być dalekie od rzeczywistego wyglądu tych stworzeń. Możliwe, że niektóre znane dziś gatunki mogły mieć pióra, o czym nie mieliśmy dotąd pojęcia. Co może być bardziej przerażającego niż pająk z rodziny spachaczowatych? Jeśli myślałeś, że rodzina pająków jest wystarczająco straszna, to jestem pewien, że ta odmiana wzniesie włosy na karku. Li Wua, rolnik z prowincji Sichuan w Chinach, doglądał swojej plantacji mandarynek, gdy zauważył mały czarny przedmiot. Okazało się, że ten mały obiekt to przerażający pająk, a konkretnie chiński pająk klepsydrowy, jeden z najrzadszych na świecie. Naukowo znany jako Cyclocosmia rickettsii, ten gatunek został zauważony jedynie 6 razy od momentu jego ponownego odkrycia w 2000 roku. To pokazuje, jak rzadko można spotkać tego pająka. Chiński pająk klepsydrowy jest rodzajem pająka z rodziny pająków pułapkowych i swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu znakowi w kształcie klepsydry na odwłoku. Pająk ten jest znany ze swojego unikalnego wyglądu, a jego niezwykle rzadkie wystąpienia czynią go cennym obiektem badań naukowych. Co więcej, ten gatunek jest jednym z najstarszych żyjących pająków, sięgających starożytnych chińskich tekstów z drugiego roku przed naszą erą. Choć ten pająk wygląda dziwnie, nie stanowi on zagrożenia dla ludzi, w przeciwieństwie do toksycznych i jadowitych gatunków. Tak więc, jeśli zobaczysz jednego z nich, możesz po prostu zostawić go w spokoju. Nic dziwnego, że zamiast się przerazić, Li Wua poczuł się szczęśliwy, widząc z bliska ten rzadki gatunek pająka. Zniszczone 3500 arbuzów. Rolnictwo dostarcza większość żywności i materiałów na świecie, ale jest to jedno z najtrudniejszych zajęć i czasami niesie ze sobą wysokie ryzyko. Trudno jest zmagać się z pogodą i klęskami żywiołowymi, a co dopiero z obawami o to, że sąsiedzi mogą sabotować twoje uprawy. Taki los spotkał rolnika w Chinach w roku 2015. Pewnego ranka rolnik obudził się i zobaczył, że jego pole z 3500 arbuzami zostało zniszczone. Prawie 90% jego dojrzałych arbuzów zostało przeciętych, najprawdopodobniej przy użyciu sierpa. Precyzyjne nacięcia sugerowały, że nie była to robota zwierząt, ale raczej celowy akt wandalizmu. Każdy arbuz został systematycznie zniszczony, nie pozostawiając żadnych szans na uratowanie plonów. Choć arbuzy mogą wydawać się letnim przysmakiem dla wielu, wyhodowanie choćby jednego z tych owoców wymaga miesięcy ciężkiej pracy i dużych nakładów finansowych dla rolników. Proces uprawy arbuzów obejmuje przygotowanie gleby, sadzenie nasion, regularne podlewanie i ochronę roślin przed szkodnikami i chorobami. Dla rolnika zobaczyć, jak cała jego uprawa zostaje zniszczona jednej nocy, to druzgocący cios, zarówno emocjonalny, jak i finansowy. Lokalna policja została szybko poinformowana, a śledztwo rozpoczęto, aby zidentyfikować sprawców tego złośliwego czynu. Niestety winowajca nigdy nie został schwytany. Tunele wykopane przez gigantyczne leniwce. W roku 2009 rolnik z południowej Brazylii jechał traktorem przez swoje pole kukurydzy, kiedy nagle ziemia pod nim się zapadła. Spowodowało to gwałtowne zatrzymanie traktora. Gdy rolnik wyskoczył, by zbadać sytuację, odkrył, że koło zapadło się w duży, tajemniczy tunel pod ziemią. Nie miał pojęcia, że natknął się na jedno z niesamowitych brazylijskich paleonor. Nory te zostały stworzone tysiące lat temu przez ogromne, prehistoryczne leniwce. Tunele, z których niektóre mają nawet 2000 metrów długości i ponad 2 metry wysokości, znajdują się głównie w południowych stanach Brazylii, Rio Grande do Sul oraz Santa Catarina. Profesor Heinrich Frank z Uniwersytetu Rio Grande do Sul udokumentował ponad 1500 takich nor, z których każda nosi charakterystyczne ślady pazurów gigantycznych leniwców, w tym gatunku Lestodon, który osiągał długość do 15 metrów i ważył ponad 250 kg. Te stworzenia spędzały większą część swojego życia na kopaniu rozległych sieci tuneli, które służyły im za domy i być może stanowiły ochronę przed drapieżnikami lub trudnymi warunkami zimowymi.
Eksperci wierzą, że tunele, które widzimy dziś, były używane przez wiele pokoleń leniwców, co czyni je strukturami komunalnymi. Do dziś badacze, tacy jak profesor Frank, ścigają się z czasem, aby udokumentować i chronić jak najwięcej tuneli, ponieważ są one narażone na erozję i działalność człowieka. Dom zbudowany z 30 tysięcy kolb kukurydzy. Nie wiem jak ty, ale to zdecydowanie najdziwniejszy dom, jaki kiedykolwiek widziałem. Dom zbudowany z 30 tysięcy kolb kukurydzy. Nazywanie tej konstrukcji domem może być pewnym nadużyciem. Widzisz, ta tradycyjna północno-wschodnia struktura w prowincji Jilin w Chinach to w rzeczywistości wiejska chałupa. Jest to projekt Liu Hongkai, rolnika z wioski Awe, który stworzył ten kukurydziany dom z pomocą 14 przyjaciół, dysponując budżetem wynoszącym około 1500 dolarów amerykańskich. Wszyscy spędzili nieco ponad 2 tygodnie, starannie składując tę konstrukcję. No cóż, nazywanie tego konstrukcją to naprawdę niedomówienie. W końcu cały kompleks obejmował małą, wiejską chałupę, duży płot, koło wodne i szopę, wszystkie podparte metalowymi wspornikami. Liu nawet umieścił tradycyjny kamienny młyn oraz inne wiejskie eksponaty, wynosząc ten projekt na zupełnie inny poziom. Teraz pewnie się zastanawiasz, dlaczego? Dlaczego stworzyć taką dziwną konstrukcję? Liu początkowo stworzył ten kukurydziany dom, aby przyciągnąć turystów i zwiększyć lokalny ruch turystyczny. Wioska promowała turystykę zimową, a Liu miał nadzieję, że dzięki tej unikalnej budowli więcej ludzi zostanie zachęconych do odwiedzenia ich miejscowości. Krowa, która zawsze się uśmiecha. W roku 2023 ta młoda cieliczka miała być zwyczajnym zwierzęciem hodowlanym na farmie, dopóki rolnicy Megan i Barry Koster nie odkryli czegoś niezwykłego. Para dogląda rocznie ponad 700 krów, ale ta holenderska cieliczka, urodzona w pierwszym tygodniu marca, przykuła ich uwagę z powodu nietypowego oznaczenia, które dziwnie przypominało uśmiechniętą twarz. Później nazwano ją Happy i łatwo było zrozumieć dlaczego. Gdy Barry po raz pierwszy zobaczył oznaczenie cieliczki, był tak zaskoczony, że natychmiast wysłał zdjęcie do Megan, by potwierdzić, co widzi. Przez lata widzieli wiele nietypowych oznaczeń na zwierzętach, ale żadne z nich nie przypominało uśmiechniętej buźki. Wieść o unikalnym oznaczeniu Happy szybko się rozeszła, zdobywając serca ludzi zarówno lokalnie, jak i na arenie międzynarodowej. Ponieważ Happy była wyjątkowa, para chciała zatrzymać ją jako zwierzę domowe na swojej farmie, ale z powodu olbrzymiego zainteresowania mediów i opinii publicznej postanowili ją zlicytować. Nie dla zysku, lecz na szczytny cel. Cały dochód ze sprzedaży Happy został przekazany na rzecz szpitala West Gippsland, placówki bliskiej ich sercu, w której urodziły się ich dzieci. Jeśli się martwisz, z radością informuję, że cieliczka Happy trafiła do nowego, wspaniałego domu na farmie Lardner Park, która zajmuje 300 hektarów i działa także jako miejsce organizowania wydarzeń. Teraz Happy pełni funkcję maskotki. Dyrektor parku, Craig Debnam, wspomniał, że Happy dobrze się przystosowała, spokojnie pasąc się i przynosząc radość odwiedzającym. Królicza Nora w Anglii prowadzi do 700-letnich jaskiń. W 2017 roku Michael Scott wszedł na pole rolnika i odkrył prostą norę króliczą. Ciekawość skłoniła go do dalszego zbadania, co doprowadziło do odkrycia wejścia do 700-letniej sieci jaskiń powiązanych z jednym z najsłynniejszych zakonów religijnych w średniowiecznej historii, zakonem templariuszy. W 2020 roku rolnik w Teksasie podczas kopania w swoim polu odkrył coś przerażającego. Pod powierzchnią ziemi odnalazł coś, co wielu uważa za tajemnicze stworzenie przypominające przerażającego chupakabrę. Wydawało się, że to stworzenie ukrywało się pod ziemią. Miało ciało ludzkie, ale głowę będącą dziwną kombinacją psa i cielęcia. Los tego stworzenia pozostaje niejasny, ale wielu wierzy, że zostało ono natychmiast ukryte, a jego odkrycie zatajono. Dlaczego? Tego nikt nie wie na pewno. Czy naprawdę myślisz, że takie dziwne stworzenie istnieje? Czy może był to żart zorganizowany przez rolnika? Daj znać w komentarzach poniżej. Grobowce rzymskie sprzed 1800 lat. W grudniu 2023 roku pewien rolnik w Bułgarii przypadkowo odkrył 2 groby bogatej rodziny z czasów rzymskich podczas orania swojego pola w wiosce Nowa Barowa, Bułgaria.
Grobowce te, datowane na drugi wiek naszej ery, miały około 1800 lat i prawdopodobnie należały do osób o wysokim statusie w społeczności rzymskiej. W grobach znaleziono medaliony oraz buteleczki znane jako lacrimatoria. Co ciekawe, te małe szklane buteleczki służyły do zbierania łez żałobników, co było praktyką zakorzenioną w tradycji rzymskiej, gdzie łzy uważano za symbole szacunku i miłości dla zmarłych. Choć może to brzmieć dziwnie dla nas, lakrymatoria mają swoją historię sięgającą 400 lat przed naszą erą. W przeszłości kobiety trzymały w tych butelkach łzy, które płakały za mężami walczącymi na wojnie. Te naczynia były symbolem miłości i żalu. Obecność lakrymatoriów w tych grobach ujawnia, że dawno temu wiele osób opłakiwało tych, którzy zostali pochowani w tych ziemiach.